Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją olejku, w sumie wodnego olejku, Water Oil Moisture Loss Skin 79. Słuchajcie, to jest coś, o czym już Wam się rozgadywałam. Pokazywałam Wam to w ulubieńcach i myślę, że gdybym teraz nagrywała ulubieńców roku, pojawiłoby się to w ulubieńcach roku, dlatego postanowiłam nagrać osobny film. Bo widziałam, jak bardzo w ulubieńcach się o tym rozgadałam i to trochę nie miało sensu. Więc postanowiłam przyjść teraz do Was, nagrać Wam recenzję, opowiedzieć wszystko, co bym chciała opowiedzieć, nie hamując się pod względem czasu, więc tutaj specjalnie o tym cudeńku jest filmik i wiem, że jest, bo to jest różany ten olejek wodny, a Skin 79 ma jeszcze jeden, chyba geraniowy. Czekajcie, bo kot coś psoci. Kicia, co ty robisz? No, więc jest jeszcze jeden i mam ochotę przetestować też ten drugi. Jeżeli miałeś ten drugi, to dajcie znać, bo ten jest fantastyczny i to już go mam około połowa, więc myślę, że ze spokojem mogę się wypowiedzieć na jego temat i zacząć się rozglądać za kolejnym, bo naprawdę zużywam go w tempie ekspresowym, a teraz wyjeżdżam na tydzień i biorę go tylko ten produkt jako krem, no jako produkt na noc i jako produkt na dzień, więc myślę, że on po tym tygodniu to mi się wyjedzie w zupełności. I on ma ile mililitrów? Będziecie słyszeli kota. 20 ml ma. Więc no jak na olejek, no to jest takie ok. Natomiast to jest olejek, który mnie, nie wiem, uzależnił po prostu. Naprawdę, słuchajcie, ja kocham po niego sięgać ze względu na zapach, na formułę. Po prostu lubię po niego sięgać. I takie produkty są ważne. W momencie, kiedy na przykład, nie wiem, nie macie czasu i pielęgnacja to jest naprawdę coś, co pomijacie ze względu na ten brak czasu, brak ochoty na zrobienie tego. To jest super, super metoda znaleźć kosmetyk, który daje Wam tyle przyjemności z aplikacji, że po ciężkim dniu po prostu dla samej przyjemności macie ochotę go zaaplikować. Wiecie co, tak patrzę, że ja mam ogólnie równo pomalowane oczy, tylko w tym świetle jakoś inaczej mi światło pada i to wygląda inaczej niż to. Masakra. Gdzie? To też jest tak samo ciemne. No dobra, zrób. Więc tak, co do zapachu, faktycznie pachnie różą i ja wiem, że nie każdemu się to musi podobać. To jest zapach, tylko że to wiecie co, to nie jest jakiś taki mocny zapach róży. Myślę, że nawet jeżeli nie lubicie róży, to możecie spróbować. Bo on jest wyczuwalny, on jest taki bardzo, bardzo delikatny. Dużo delikatniejszy niż hydrolaty różane, więc jest delikatny. Dwa bardzo fajne opakowania. Po pierwsze buteleczkę, która wygląda pięknie. Z pipetką. Pipetka działa znakomicie, bo nie zawsze pipety działają super. I ona ma jeszcze taki stoper, tak jakby w dzióbku, że zdejmuje Wam ten nadmiar i się produkt nie marnuje, więc to też jest bardzo fajna sprawa. Co do konsystencji, to faktycznie jest to wodny olejek. I teraz pewnie myślicie sobie, what, w ogóle wodny olejek to albo woda, albo olej, o co chodzi? Słuchajcie, też nie miałam pojęcia, ja to zamówiłam z czystej ciekawości, żeby przetestować, co to jest za produkt i totalnie przepadłam, zakochałam się na maksa. Jest to faktycznie wodny olejek, bardziej wodny niż olejowy, więc znakomicie nawilża, ale jeżeli macie skórę bardzo tłustą i nie chcecie stosować zwykłych olejów ze względu na tłustą powłokę, którą one zostawiają, to sięgnijcie po to, bo to jest coś znakomitego dla osób z cerą tłustą, bojących się olejów. To jest naprawdę coś fantastycznego. Przepraszam, że tak poprawiam te włosy, no ale widzicie, ja nic nie poradzę, bo Wy często krzyczycie, zrób coś z tymi włosami, no ale ja mam tyle baby hair, mi tak te włosy rosną, że ja nic z tym nie zrobię. Dobra. Więc przechodząc dalej, konsystencja. Ja już starałam się Wam pokazać tą konsystencję i tego się nie da pokazać, bo to jest, jak Wam tu pokażę krople, gdzie tu jesteś, to ona, nie wiem czy widzicie, jak ona łatwo spływa i to jest faktycznie woda, to jest dosłownie jak woda, nie chcę mówić, że bardziej gęsta, ale jak delikatnie tłusta woda po prostu, ponieważ ona się wchłania tak, jakbyście rozmarowały sobie tonik wody na skórę, to się tak samo wchłania, ale czujecie pod palcami taki delikatny poślizg, więc czujecie, że ten olejek tam jest, ale po wchłonięciu, a wchłania się to tak, dosłownie, tak jakbyście posmarowały się tonikiem, to się wchłania szybciej nawet niż tonik, ekspresowo się to wchłania i macie skórę normalną, po prostu ani się nie świeci, ani nie jest bardzo matowa, idealny produkt. Więc tutaj pod względem aplikacji i czasu aplikacji to jest coś fantastycznego, ponieważ wieczorem no to jeszcze ok, jesteśmy w stanie sobie poświęcić czas na olejki, poczekać aż to się wchłonie, o ile nie pracujemy jakoś do późna. Natomiast rano no to się każdy spieszy, każdy chce jak najszybciej pospać dłużej, zrobić makijaż i wyjść z domu. I to jest produkt idealny na dzień, go uwielbiam pod tym względem na dzień właśnie, ponieważ ja go nakładam i ja za dosłownie minutę mogę wykonywać makijaż i nic mi się nie zroluje, nie zważy, nic się nie stanie, ponieważ tego nie ma tak jakby. No to jest po prostu coś tak fantastycznego, to jest tak fantastyczny produkt, którego ja w życiu w swojej kosmetyczce, w swojej toaletce nie miałam. Więc tutaj naprawdę, według mnie to jest produkt, który powinna każda z Was spróbować, bo wydaje mi się, że każdej z Was on będzie pasował. Nie wiem, jak się sprawdzi u osób z ekstremalnie suchą skórą, chociaż czytałam opinie u takich osób, że to się naprawdę sprawdza fenomenalnie.
Więc jeżeli macie skórę suchą i to stosowałyście, to dajcie znać. Ja mam cerę normal, znaczy taką mieszaną w kierunku normalnej, czasami w kierunku tłustej, różnie to bywa. Czasami coś się zdarzy, tak jak na przykład tu, ale to jest efekt, wydaje mi się, oczyszczania mojego organizmu, ponieważ troszeczkę zaczęłam się oczyszczać na wiosnę. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu efekt tego. Nie mam jako tako problemów z pryszczami, ale oczywiście za skórniki, zamknięte, otwarte, rozszerzone pory, to jest mój problem. I w ogóle mnie ten wodny olejek nie zapycha, nic złego nie powoduje, czyli bo ja czasami używam olejków, ale gdy je używam dłużej, to one po prostu niestety mnie zapychają. Zależy też, które oleje, bo to trzeba też dobrze dobrać. Ja czasami niektóre oleje ze względu na ich super właściwości stosuję, mimo wiem, że gdzieś tam nie mogą zapchać i wtedy ich używam rzadko. Natomiast to jest kosmetyk, który ja używam codziennie i codziennie rano i praktycznie ostatnio codziennie wieczorem. Więc po prostu ja się zakochałam w sposobie tej aplikacji, w tym szybkim wchłanianiu. To jest po prostu, ja go staram się po prostu oszczędzać wieczorem i stosować wieczorem coś innego, po pierwsze, żeby dać tej skórze coś innego, a nie rano i wieczorem to samo, bo wychodzę z takiej zasady, że ta skóra powinna dostać coś innego. Natomiast, no i z tego, że szkoda mi produktu, bo on się po prostu kończy wtedy tak szybko, że to jest w ogóle jakaś masakra. Ale jest naprawdę fantastyczny. I teraz co do działania. Przede wszystkim widzę, że znakomicie nawilża moją skórę. Nie mam złych skórek, nie mam problemów z jakimś ściągnięciem, z czymś takim, w ogóle nic takiego się nie dzieje. Po drugie, znakomicie wygładza tą skórę, więc sprawdza się idealnie jako baza pod makijaż, ponieważ skóra jest wygładzona, jest taka jędrna, taka mięciutka, naprawdę bardzo fajna. Po trzecie, według mnie wpływa on na zmatowienie skóry, ale może to zmatowienie wynikać z nawilżenia, czyli jak mamy bardzo dobrze nawilżoną skórę, no to wtedy ona też jest bardziej matowa, bo sama z siebie nie musi produkować sebum. Więc skóra jest matowa na pewno dłużej, przez cały dzień, ale tutaj mówię, nie wiem, czy to jest bardziej efekt nawilżenia, czy bardziej tego, że on działa również matująco. Skóra jest bardzo ładnie wyciszona, jakiś stan zapalny, coś takiego, jakieś zaczerwienienia na mojej skórze są idealnie wyciszone dzięki zawartości róży, bo róża też bardzo fajnie wycisza tą skórę, o ile nie mamy na nią alergii. A ja nie mam na różę, więc ja tutaj różę mogę stosować w każdej formie. Więc tutaj pod tymi względami, no naprawdę to jest kosmetyk idealny. Nie wiem, czy wpływa na zmarszczki, chociaż nawilża, więc na pewno w jakiś sposób tam wpływa. No ale jest po prostu fantastyczny. Naprawdę ja tutaj bym mogła chwalić jeszcze z 15 minut ten olejek. I naprawdę według mnie powinnyście spróbować. W tej chwili on jest chyba w promocji, tak mi się wydaje. I naprawdę w promocji wtedy. Poczekajcie, warto sobie w promocji go upolować, bo no, jak na pierwszy raz. I ja wiem, że ja na pewno będę po niego wracała i gdy on mi się już będzie kończył, będzie go tu mało, no to ja na pewno go zamówię po prostu, bo to jest takie totalny must have, to jest coś, co ja po prostu muszę mieć, w czym ja się zakochałam, uzależniłam się od jego aplikacji, od jego działania, od tego, jak on wygładza twarz, naprawdę po zużyciu pół tego opakowania praktycznie zużyłam, moja twarz wygląda jak twarz z Photoshopa, no oprócz tego, co się teraz tutaj wydarzyło i tam jeszcze kilka mi wychodzi, ale mówię, to jest o, tutaj coś. To jest wynik oczyszczania mojej skóry i znaczy oczyszczenia organizmu i to się w ten sposób może przejawiać jak najbardziej, ale no po prostu on też pięknie to wycisza, szybciej się goi to wszystko. Niby takie, wiecie, jak nakładacie to nic, znaczy nie no, w sumie to jest zarąbiste w aplikacji, no bo się szybko wchłania i super. Ale wiecie, chodzi o tą konsystencję, że niby takie nic, niby taka woda, a naprawdę działa po prostu fantastycznie. I jak go można stosować? Ja go stosuję, tak jak Wam mówię, jako krem na dzień, krem na noc, zamiast kremu po prostu. Używam go też pod maski, jeżeli nakładam maski, dodaję do masek z glinkami. Ostatnio też nakładając maskę z glinki, tą z Sephory, którą tak lubię, nałożyłam najpierw to i na to nałożyłam sobie maskę z glinki, więc super. Można to dodawać do glinek czy do innych masek, ale mi jest tego trochę szkoda. Pod maski w płachcie bym tego nie stosowałam, no bo one są po prostu nasączone. Można stosować dodając do kremów, do żeli, do esencji, no do wszystkiego po prostu. To jest tak uniwersalny kosmetyk pod względem zastosowań, jak i typów cery, do których może być używany, także w sensie, dla mnie to jest po prostu perełka i te kosmetyki, które ostatnio mam ze Skin 79, to jest naprawdę, słuchajcie, odkrycie po prostu petarda. Jak wiecie, ja używam kosmetyków azjatyckich od jakiegoś czasu, raz do nich wracam, raz nie. Różnie to jest, zazwyczaj one są dla mnie okej, żadny bym nie powiedział, że z jakimś bublem, są okej, ale niektóre są okej, a niektóre są po prostu wow. Więc tak jak te poprzednie miałam z Doktora G, tam było niektóre kosmetyki wow, ale ostatnio te, co mam sobie tutaj, co ostatnio mam ze Skin 79, to jest no wow, po prostu wow i cieszę się, że po prostu jakoś, nie wiem, taką kobiecą intuicją trafiłam na coś takiego, no naprawdę po prostu wow. Znaczy zamawiałam je też, biorąc pod uwagę moją ciekawość i coś, co bym chciała Wam nowego pokazać, o czym się mało mówi, a może być fajne, może być dziwne, może być inne, może się sprawdzić, bądź być totalną klapą. I tak właśnie sięgnęłam po niego, no zobaczymy, co będzie, albo będzie super, albo będzie klapa.
jest petarda, słuchajcie. I tak naprawdę wcale nie jest to, jeżeli dorwiecie to na promocji za około 50 zł, 54 zł, to wcale nie jest to tak dużo jak na taki produkt. No bo wszystkie te olejki takie super ekstra, co mają fajne składy, bez parafiny i tak dalej, no trochę kosztują, tak około 100 zł musicie sobie liczyć za fajny olejek taki naprawdę. Nie mówię o tych półproduktach, bo półprodukty są tanie, no ale tam macie głównie jeden olejek, no chyba że zmieszacie. No ale o tym nie mówię, mówię o takich już gotowych preparatach, no to tak około stówki musicie sobie liczyć za różnego rodzaju serum, olejki i tak dalej. Tutaj macie 54 zł na promocję, one normalnie kosztują drożej. Ale widziałam go za 54 zł na promocji raz, kurczę, mogłam go wtedy zamówić. Jeszcze mam o ten drugi, ten geranium, chyba tak. Dajcie znać, jeżeli miałeś ten drugi, czy jest fajny, bo ten jest po prostu dla mnie petardą. Więc koniecznie polujcie na promocję, czy nawet nie, jeżeli macie ochotę wydać tyle pieniędzy, no to wydajcie normalnie, ale ja tutaj polecam na Skin79 naprawdę polować sobie na promocje, bo one się często zdarzają i ja też na pewno z tych promocji teraz będę korzystała na piankę do mycia twarzy, bo no jeszcze mam jej sporo, ale już się boję, że ona się skończy, tak samo to już się boję, że się skończy. A myślę, że jak teraz wrócę z tej podróży, to na pewno się skończy. Jest też bardzo fajne do podróżowania, to od razu powiem, bo to wygląda jak szkło. I ja na początku myślałam, że to jest szkło, ale to jest plastik. Ale jest bardzo wysokiej jakości ten plastik, napisy się nic nie zdzierają. Jest leciutkie, więc pod względem podróżowania jest fantastyczne. No i to, że może być inna dzień, inna noc. Także pod względem podróżowania to też jest super. Myślę, że jeszcze nie raz zobaczycie ten produkt u mnie. Już był chyba z dwa razy na moim kanale, jeszcze pewnie będzie nie raz, jak będę nagrywała pielęgnację, nie pielęgnację, jeszcze pewnie ulubieńców roku na bank będzie w ulubieńcach roku, no po prostu, no petarda. Także dajcie znać, czy miałyście. Pa, pa.